Nie od dziś wiemy, że twórcy gier, którzy wyciągają wnioski ze wszystkiego, co było słabe w poprzedniej grze, a następnie w kolejnym tytule udaje im się to w jakiś sposób naprawić, to możemy już się domyślać, że tacy twórcy będą niesamowicie dobrzy w tym, co robią, a w ich gry będzie grało się jak najbardziej przednio. Jednakże jak było ze studiem Rockstar San Diego? Dziś odpowiemy sobie na to pytanie, przeglądając jeden z najbardziej lubianych tytułów przeze mnie, czyli Midnight Club 2. Zapraszam. Midnight Club 2 został wydany 2 maja 2003 roku na konsolę PlayStation 2. Zaledwie półtora miesiąca później posiadacze swojego pierwszego Xboxa również mogli się cieszyć tytułem na swoich telewizorach, co ciekawe, w nieco lepszej, podrasowanej wersji. W dniu 11 lipca wychodzi już ostatni port tej gry i tym razem gracze PC-towi dostają możliwość dołączenia do grona osób, które ten tytuł posiadają. Co warto podkreślić, to, że druga odsłona serii jest jedyną, która została wydana na komputery osobiste. Jest czego żałować, bo pozostałe odsłony również trzymają poziom. Zatem co na ciebie czeka w MC2? Czy naprawdę rozbudowane miasta, po których będzie ci dane ścigać się, uciekać przed policją, czy po prostu jeździć, zwiedzając różne ciekawe lokacje? Ponadto możesz to wszystko robić przy muzyce elektro czy hip-hop, które są na tyle świetne, że sam na swojej playliście posiadam naprawdę niemałą ilość utworów z tej gry. I w serii po raz kolejny nie ujrzymy licencjonowanych wozów, jednakże dostaniemy naprawdę sporą ilość wozów wzorowanych na tych z realnego świata. Poza samochodami dostajemy możliwość prowadzenia po raz pierwszy w serii motocykli, ale tak czy siak w grze nie znajdziemy jeszcze tuningu. Z kolei patrząc na model jazdy i rozbudowanie tras. Te rzeczy są naprawdę zrobione przyzwoicie. Model jazdy jest typowo arcade'owy i nawet nie chcę przypominać symulatora. W prawie każdy zakręt możesz wejść bez najmniejszego problemu driftem, a prędkość czuci to mocno. W wyścigach też znajdą się momenty w trasie, gdzie trzeba zwolnić, bo inaczej czeka nas wypad z trasy, ale tak jak mówię, jeżdżenie nie sprawi wam największego problemu w tym tytule. Jednak największy problem raczej sprawią wam trasy, które są idealnie przemyślane, aby konsumenta jak najbardziej zdenerwować. Raz specjalnie zaprogramowany wóz wyjedzie ci na środek trasy, kolejny raz może się zdarzyć tak, że akurat będą postawione bramki, które dosłownie idealnie się wpieprzysz, a raczej nie zdążysz wyhamować, bo dosłownie takie coś może się pojawić od razu za zakrętem. W grze znajdziemy też kilka rodzajów wyścigów. Klasyczne, w których chodzi o to, aby zaliczyć wszystkie checkpointy i skończyć na pierwszym miejscu. Dowolne, gdzie w zasadzie chodzi o to samo, z tym, że trasę i kolejność zaliczenia checkpointów możemy wybrać sami. Przechwytywanie flag, gdzie musimy znaleźć daną flagę i odwieźć ją w dane miejsce. I policyjne, gdzie chodzi o to, aby w określonym czasie zatrzymać daną liczbę ścigantów. Niestety zawody policyjne są dostępne jedynie raz w grze w trybie kariery. A szkoda, bo twórcy mogli to bardziej rozszerzyć. Po raz pierwszy w serii dostajemy kilka umiejętności prowadzenia wozu. A więc możemy jeździć samochodem na dwóch kołach, czy używać tak zwanego Slipstream Turbo, które zbieramy podczas jeżdżenia za przeciwnikiem i w zasadzie działa podobnie jak Nitro. Co jeszcze warto dodać do tematu tras, to fakt, iż znajdziemy w grze 18 dodatkowych wyścigów w trybie arcade, za które odblokujemy nagrody potrzebne do 100% gry. Jeśli jednak chodzi o oprawę graficzną, jak i audiowizualną, jest naprawdę bardzo dobrze. Grafika jak na tamte lata jest bardzo dobra, w wersji PC-towej możemy ujrzeć na przykład odbicia na samochodach, podobnie jak w wersji na Xboxa. Podczas przemierzania jednych z tras może akurat padać deszcz czy nagle pojawić się mgła, a więc twórcy zadbali również o pogodę. Render distance też jest wystarczający jak na grę wyścigową z 2003 roku. I co najważniejsze, wszystko ładnie widać, jak przemierzamy ulice jednych z miast. Dźwięki zderzenia czy driftu również są bardzo dobrej jakości, a muzyka to jeden z najlepszych elementów tej gry. Ścieżka muzyczna pod każdym względem wymiata i nie znajdę utworu, który by mi się nie spodobał w tej grze. Choć mimo wszystko jest jeden mały problem. Czasem w danym wyścigu pojawi się jakiś fajny kawałek, który możemy usłyszeć niestety jedynie podczas tej jednej trasy. I pamiętam, jak kiedyś szukałem po opcjach i na YouTubie, jak włączyć utwór G-Zap podczas jazdy swobodnej i jak możecie się domyślać, nie udało się. Wspomniałem już o trzech rozbudowanych miastach? A no tak, w grze ujrzymy Los Angeles, Paryż oraz Tokio i wszystkie te trzy miasta odwiedzimy podczas przechodzenia trybu kariery. Możemy również po tych miastach się pościgać ze znajomymi za pomocą trybu split screen, gdzie podpinamy dwa lub więcej padów pod konsolę i razem gramy. Co ciekawe, możemy również przechodzić fabułę razem i to też jak najbardziej mi się podoba. Warto by było dodać, że w grze możemy ujrzeć tryb grania po sieci, ale niestety nie mam aktualnie możliwości sprawdzenia na każdej platformie, gdzie
gdzie ten tryb działa, a gdzie nie. Natomiast na pewno wiem, że oficjalne serwery na porcie komputerowym zostały już dawno wyłączone. Z kolei patrząc na fabułę. Ano tak, w zasadzie to gra nie posiada fabuły, bo nasz niemy i nienazwany bohater oczywiście sam z siebie chce robić nielegalne wyścigi, przy tym nawet nie zarabiając, a zdobywając coraz to lepsze i lepsze wozy, aby pokonywać coraz to agresywniejszych i szybciejszych rywali w swojej karierze. I to wszystko aż do uzyskania swego wymarzonego tytułu najlepszego kierowcy. No niezbyt ciekawe. Warto jeszcze dodać, że gra w trybie kariery posiada unikalne dla danego kierowcy cutscenki, dzięki czemu możemy zauważyć, z kim się ścigamy. I w zasadzie to tyle z fabuły. Jeśli przeszedłeś tryb kariery, ale wciąż ci mało i czujesz, że potrzebujesz większego wyzwania, możesz przejść tryb jeszcze raz, ale tym razem na sporo wyższym poziomie trudności, bo gra udostępnia nam coś takiego jak cheaty, a jednym z nich jest właśnie mój ulubiony kod włączający najwyższy poziom trudności. Jeśli jednak chodzi o opcje, to tutaj też jest bardzo dobrze. W grze znajdziemy coś takiego jak Racing Editor, gdzie możemy sami sobie zaprojektować trasę, dzięki czemu możemy później takową rozegrać, na przykład ze znajomym. Tytuł może również losować losową dowolną trasę. Midnight Club również obsługuje kierownicę, a więc jak takową posiadacie, to możecie na spokojnie ją podłączyć i grać, ale sam z doświadczenia wiem, że zbytnio fajnie się nie gra w ten tytuł na kierownicy. Wielkim plusem jest to, że gra do dziś obsługuje na komputerach wysokiej rozdzielczości, a więc żadnych patchy nie trzeba ściągać z internetu i też nie trzeba ściągać patcha na przykład do pada, bo pada również możemy podłączyć pod komputer i grać bez najmniejszego problemu. Poza tym możecie zmienić sobie wiele innych funkcji, jak na przykład włączenie napisów podczas cutscenek, zmiana skrzyni biegów z automatycznej na manualną, czy zmiana prędkościomierza z mil na kilometry. Wszystko co najważniejsze raczej tu znajdziecie. Bonusowo dodając, to oczywiście tak jak pierwsza odsłona, gra posiada swoje easter eggi, które oczywiście wam wymienię. Takowego easter egga możemy znaleźć już na początkach fabuły, gdzie poznajemy dwie postaci, Angela oraz Diego. Te postacie odnoszą się oczywiście do studia Rockstar San Diego, czyli dawnego Angel Studios, które oczywiście zrobiło pierwszą odsłonę Midnight Cluba, jak i drugą, ale już pod nową nazwą Rockstar San Diego. Również kolejna ciekawostka związana z postaciami wiąże się z Overem, pewnym przeciwnikiem z fabuły, który przypomina swoim wozem, jak i akcentem Jamesa Bonda. Ostatnia ciekawostka, jaką wam wymienię, wiąże się z motocyklem i głównym bohaterem gry. Otóż gdy nic nie robimy, a nasz główny bohater jest aktualnie w motocyklu, to po jakimś czasie ten odwróci się i pokaże nam środkowy palec. Podsumowując, Midnight Club 2 to świetny tytuł wyścigowy z wymagającym poziomem trudności. Jednakże mimo to w grę gra się naprawdę dobrze, a to już moim zdaniem jest wystarczający argument, aby ten tytuł mieć i go ograć. Detale miasta, muzyka czy nawet sama grafika, która do dziś zbytnio nie razi w oko, przyciągają mnie jako gracza i myślę, że was też to przyciągnie. Osobiście mogę się pochwalić, że przeszedłem grę na 100% na PlayStation 2, jednakże mimo wszystko, czy poleciłbym ten tytuł graczom, którzy w niego nigdy nie grali? Definitywnie tak, jeśli oczywiście przeżyjecie poziom trudności. Polecam, polecam i jeszcze raz polecam. Moja ocena to 9,4 na 10. Dziękuję za oglądanie i do następnego filmu.